Cześć, czy zastanawialiście się kiedyś, skąd różne firmy, z którymi wcześniej nie mieliście kontaktu, mają wasz numer telefonu i dzwonią do was z różnymi propozycjami? Jeżeli wchodzicie na różne strony internetowe, przeszukujecie na przykład pod jakimkolwiek względem, na przykład, nie wiem, ubezpieczenie mieszkania, albo nowy abonament na telefon, albo cokolwiek innego, a później okazuje się, że w tym samym dniu, albo za jakiś czas, zaczynają do was dzwonić firmy, zupełnie inne niż ta, z którą się kontaktowaliście, ale skąd oni mają wasz numer telefonu? Przecież okazuje się, że winni jesteście wy sami. Wy sami jesteście winni tego, że ktoś do was dzwoni. Ta funkcja jest włączona w telefonie, a jak ją wyłączyć, za chwilę wam pokażę. Jak sprawdzić, czy wasz telefon jest udostępniony? Otóż ściągacie ekran na dół, klikacie na trybik, szukacie konta Google, klikacie w Google, następnie bierzecie autouzupełnianie, udostępnienie numeru telefonu i zobaczcie, u mnie ten numer telefonu właśnie jest dostępny, czyli wyłączacie tą opcję i wychodzicie z opcji głównych do telefonu. Prawda, że proste? Google, instalując się w telefonie, ustawia sobie swoje domyślne ustawienia, które są włączone. A nie zawsze są to ustawienia, które są dla was korzystne. One są korzystne dla Google. Ale oczywiście jest polityka prywatności, którą podpisaliście na samym końcu. Także możecie mieć pretensje tylko do siebie za po prostu niewiedzę. To wszystko w tym temacie. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.